Witajcie, szczęść Boże. Mamy piękny kolejny tydzień Wielkiego Postu, poniedziałek, i chcemy go razem przeżywać dla Boga, z Bogiem, żeby wszystko było przy Panu Jezusie. I miejcie taką intencję od samego rana, aby wszystko było tylko z Bogiem. Dzisiaj Ewangelia to same polecenia. Bądźcie miłosierni, bo Bóg jest miłosierny. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni. Nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni. Odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. Dawajcie, a będzie wam dane. Same polecenia. I te polecenia to są polecenia na całe nasze życie. Nie tylko na Wielki Post, nie tylko na dzisiaj, ale to jest droga na całe nasze życie. I chciałbym zachęcić, żebyśmy spróbowali dzisiaj podjąć coś takiego, że ja tym będę żył. Wezmę to do siebie i taki będzie dzisiaj specjalny dzień. Bądźcie miłosierni. Spróbuję być dzisiaj miłosierny. Może się uda. Może się uda na cały dzień. Może na pół. Ale tak wziąć sobie to do serca. To jest ważne na całe życie. Ale dzisiaj bądź miłosierny. Miłosierdzie to nie tylko postawa na zewnątrz, że coś zrobię, ale serce. Serce uniżone. Serce cierpliwe, kochające, wyrozumiałe. To jest coś, co we mnie jest. Albo jestem napełniony obecnością Bożą i jest to miłosierdzie. Albo gdzieś brakuje Boga we mnie i wtedy też brakuje miłosierdzia. Spróbujmy, kochani. Spróbujmy dzisiaj mieć taki dzień miłosierdzia. Nie chodzi, że dzień dobroci, tak, dla kogoś. Dzień serca miłosiernego. Chodzi o moje nawrócenie głębokie, żeby być razem z Bogiem. To moja zachęta. Dzisiaj też chcę do was wieczorkiem powiedzieć kazanie. Także kto z was może, to tutaj wchodzimy, żeby ten kanał na żywo subskrybować, Mocni w Duchu TV Live. I gdybyście chcieli dalej się jeszcze modlić, to próbujemy teledyskiem Głębia przyzywa głębie. Bardzo dobry, nowy teledysk. Skorzystajcie z tego, co proponują Mocni w Duchu. Miłosierdzie. Amen. Wszystkiego dobrego.